Filip, witam Cię w GKS-ie Katowice. Powiedz, dlaczego wybrałeś ofertę naszego klubu? Dzień dobry. Myślę, że Kieksa była bardzo determinowana w pozyskaniu mojej osoby. Myślę, że właśnie ta zawziętość ze strony całego klubu przekonała mnie, że GKS to będzie dobry wybór. Przed Tobą byli tu Twoi starsi koledzy z Akademii Lecha, Kamil Jóźwak, Tymoteusz Płacz, Bartek Mrozek. Czy ich historia też miała wpływ na Twoją decyzję? Myślę, że tak. Też z nimi wcześniej oczywiście rozmawiałem na ten temat, jak tutaj się czuli w Gieksie, jak tutaj to wyglądało. Wypowiadają się bardzo pozytywnie, także myślę, że też te wszystkie pozytywne rzeczy będą mnie tutaj czekać. W Twojej krótkiej karierze nie miałeś jeszcze okazji grać na poziomie pierwszej ligi. Powiedz, jakie masz oczekiwania z tym związane? Zgadza się. Występowałem w trzeciej, w drugiej i na boiskach Ekstraklasy. W pierwszej jeszcze nie występowałem. Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, ale na pewno dam z siebie wszystko i myślę, że będzie dobrze. Pamiętasz dzień 27 czerwca 2020 roku? Pewnie jest to nawiązanie do dwóch bramek, które strzeliłem przeciwko Gieksie we Wronkach. Myślę, że tak. Dla mnie oczywiście fajna chwila. Dla kibiców Gieksy może trochę mniej. No ale tak, wygraliśmy ten mecz 3-2. Moja bramka w ostatniej minucie meczu dała nam zwycięstwo, co pomogło nam się utrzymać. Także dla mnie na pewno pozytywny dzień. Poprzedni sezon spędziłeś z pierwszą drużyną Lecha Poznań. Na pewno zebrałeś dużo cennego doświadczenia i to chyba też powinno Ci pomóc teraz w Gieksie na poziomie pierwszej ligi. Myślę, że tak. Od 2 lat jestem już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu w Lechu. Tak jak Pan mówił, dostawałem swoje szanse sporadyczne w Ekstraklasie. Głównie też wspierałem drugi zespół na poziomie drugiej ligi. Myślę, że to zebrane doświadczenie niewielkie jeszcze pomoże mi tutaj. Mam taką nadzieję szybko się zaklimatyzować i dołączyć do chłopaków.